Siemka, tu Trashingmat. Wracamy do mega kampanii. A ostatnio mieliśmy wstąpienie na tron Pawła Mazowieckiego. Nowy król z dużym trudem, ale jednak stłumił bardzo niebezpieczny bunt wasali. Zainterweniował także na Litwie, broniąc nowo ochrzczonego króla Olega przed groźną reakcją pogańską Bałtów. Okej, powracamy do naszej rozgrywki. No i nasze zwycięskie armie powracają z Litwy do kraju. Ale niestety król Oleg, któremu dopiero co pomogliśmy, ma już kolejne problemy. No, ponieważ niestety został on najwyraźniej zaatakowany przez pewnego bałtyjskiego poszukiwacza przygód imieniem Trifon. No i najwyraźniej ten zdołał zgromadzić pokaźnej wielkości armię. Wracamy jednak do spraw krajowych i nasz król zdecyduje się jednak ukarać księcia Spytka. Tak więc odbiera mu tytuł księcia śląskiego i przekazuje go nowemu władcy Cieszyna, Czyżniechowi ze Śremu. A tymczasem pod Wilnem wojska katolickiego króla Olega toczą bitwę z chówcami pogan pod przywództwem Trifona. No i świetnie, wojska naszego sąsiada zwyciężyły. Dobra, czas już najwyższy, aby znaleźć naszemu królowi nową królową. No i zdecyduje on się tutaj na 16-letnią księżniczkę szwedzką imieniem Elin. I dzięki temu mariażowi zawrze on sojusz z jej bratem, a więc młodym władcą tego skandynawskiego królestwa, Gregerem. Świetnie, uzyskujemy zgodę. I wydaje mi się, że nasz król będzie preferował prestiż ponad złoto. No i cóż, ten polityczny mariaż jest w dużej mierze motywowany silną wiarą naszego króla. No, ponieważ chrześcijaństwo nie zapuściło jeszcze silnych korzeni w Skandynawii i gdyby król Greger miał problemy z poganami, to nasz władca mógłby zainterweniować po jego stronie. A co do naszej nowej królowej, no to 16-letnia Elin została co ciekawe wychowana na twardego wojownika. No, chociaż z drugiej strony jest ona dziewczyną fizycznie słabą. Ma ona także brata bliźniaka, jest także zadowolona i towarzyska. Ach, no i cóż, mamy tutaj wezwanie od młodego szwagra naszego króla. I najwyraźniej 15-letni Greger zmaga się z agresją swych pogańskich sąsiadów. No i chyba najgroźniejsza jest tutaj inwazja pogańskich Norwegów, prowadzonych przez królową Freję. No i nasz niezwykle pobożny król z chęcią wyrazi tutaj zgodę, aby pomóc Gregorowi bronić chrześcijaństwa w Skandynawii. Ale właśnie, mamy tutaj niestety pewną przeszkodę, a mianowicie Bałtyk. No i cóż, aby przekroczyć morze i dostarczyć nasze armie do Skandynawii, po raz pierwszy w historii Polski wykorzystamy flotę. No i nie mamy tutaj zbyt długiej linii brzegowej i książę Pomorza Gdańskiego Sulistryj będzie nam w stanie użyczyć tylko 30 statków. Ale już w przypadku Republiki Pruskiej mamy tych okrętów aż 59. Tak więc połączmy nasze obydwie floty w Gdańsku i wyślijmy tu nasze armie. Taka ilość okrętów pozwoli nam jednorazowo transportować niecałe 9 tysięcy ludzi, a więc już dość pokaźnej wielkości armię. Dobra, mamy tutaj już nieco ponad 8 tysięcy ludzi i nasza armia, którą będzie dowodził król, zostaje załadowana na okręty. No i cóż, stolica naszego sojusznika jest zagrożona, dlatego też wysyłamy naszą flotę na Morze Alandzkie. Dobra, jesteśmy na miejscu. No i mamy tutaj do czynienia z pierwszą morską inwazją w historii Polski. No ale niestety przeprowadzanie ataku bezpośrednio z okrętów jest niezwykle trudne. I nasi wrogowie są tutaj w dużo lepszej sytuacji.
No jednak nasza miażdżąca przewaga liczebna wystarcza i pogańscy Tawastczycy zostają wycięci w pień. Tak więc rozpoczynamy oblężenie tutejszych grodów i odsyłamy naszą flotę z powrotem do Gdańska. Dobra, niestety całość naszych pozostałych sił nie będzie w stanie załadować się na okręty. No, dlatego też pozostawimy w kraju niewielki oddział. Należąca do Gregera wyspa Gotlandia jest w tej chwili oblegana przez Wikingów. Tak więc lądujemy także i tutaj. I także i tutaj mamy zdecydowane zwycięstwo przy minimalnych stratach. Dobra, wracamy na okręty. I lądujemy w prowincji Tjust, aby zaatakować tamtejszych pogańskich Skańczyków. No i świetnie, mamy tutaj kolejne zwycięstwo. Kierujemy więc tą armię do Ostergotlandii. No i cóż, chyba nasz król ocalił swego szwagra przed całkowitą klęską. No, ponieważ jego armie są na tym etapie dosłownie zdziesiątkowane. Pokonaliśmy wrogów pod Linköping i wzięliśmy do niewoli jednego z pogańskich jarlów. No i nasz fanatyczny król nie okaże tutaj litości poganinowi i nakazuje go natychmiast stracić. Niewielka armia szwedzka ma tutaj na północy spore problemy. No dlatego też wyślijmy tam na pomoc połowę naszych sił. A tymczasem młody syn naszego króla, Boguchwał, jest wciąż niezadowolony i wciąż prosi o nowe zabawki. No tak więc nasz król mógłby je po prostu mu podarować, mógłby postarać się go zachęcić, aby więcej bawił się na zewnątrz, mógłby spróbować go nauczyć pokory, bądź też po prostu go odesłać do niań. No i biorąc pod uwagę pobożny charakter naszego króla, wybierzemy tutaj opcję numer 3. No i najwyraźniej ta wychowawcza lekcja podziałała, ponieważ 3-letni Boguchwał nabrał pokory. No i mamy tutaj oczywiście zwycięstwo w bitwie. Po stronie króla Gregera staną także najwyraźniej wielki mistrz zakonu krzyżackiego. No i mamy tutaj dość sporą niespodziankę, ponieważ tym wielkim mistrzem jest nie kto inny jak młodszy brat naszego króla, Stefan. No, to jest dość zaskakujące, no, ponieważ Stefan, jak pamiętacie, jest karłem i kiedy postanowił wstąpić w szeregi krzyżaków, no to chyba nikt się nie spodziewał, że osiągnie aż tak prominentną pozycję. Dobra, odzyskujemy pierwsze szwedzkie grody i pozostałe spróbujemy wziąć szturmem. No i świetnie, stolica naszego sojusznika została wyzwolona. No i w tej chwili najgroźniejsi są chyba Norwegowie. Dlatego też nasz król kieruje się ze swą armią na północ, aby stawić im czoła. A tymczasem młoda małżonka naszego króla, królowa Elin, najwyraźniej pokochała romantyczną poezję. No i nasz król mógłby ją zachęcić do czytania. Mógłby to zignorować i stwierdzić, że są to jej zainteresowania, a nie jego. Bądź też mógłby uznać, że księgi te spisane są przez szatana. No i biorąc tutaj pod uwagę bardzo silną, niemal fanatyczną wiarę naszego króla, wybierzemy opcję numer 3. No i w rezultacie królowa Elin staje się kobietą cnotliwą. A tymczasem ścigamy uciekających Norwegów. Wyzwalamy także szwedzkie grody na południu. No i świetnie, norwescy wikingowie zostali wycięci w pień. Pełnoletność osiągnął książę Paweł, a więc najstarszy syn i następca naszego króla. Dobra, zobaczmy na kogo wyrósł. No i ku uciesze naszego władcy został on wychowany na uczonego teologa. Ale już w przypadku innych cech charakteru jest on człowiekiem podstępnym, dobroczynnym, no i właśnie, jest on człowiekiem cynicznym.
No, tak więc nie podziela on bardzo silnej, dogmatycznej wręcz wiary króla Pawła i jest człowiekiem wątpiącym. No i na dodatek jest on także zazdrośnikiem. Co do poszukiwania małżonki, czy też przekazania ziem Pawłowi, poczekamy na powrót naszego króla z jego szwedzkiej wyprawy. Dobra, świetnie, po raz kolejny rozbiliśmy Dawastlandczyków. I mamy dzięki temu koniec jednej z wojen. No i do pokonania pozostali nam już tylko Norwegowie. No i mamy tutaj także koniec wojny z Norwegią. Dobra, tak więc nasze armie mogą już powrócić do kraju. Mamy także nowego księcia morawskiego imieniem Czwal. Dobra, ładujemy na okręty naszą drugą armię. No i cóż, pierwsza zamorska wyprawa w historii Polski zakończyła się sukcesem. Co my tu mamy? Nasz mistrz szpiegów donosi nam, że jedna z naszych dworzanek, niejaka Konstancja z Ciechanowa, planuje zamordowanie najmłodszego syna naszego króla, Bogu chwała. No i to jest dość dziwne. Dlaczego chciałaby ona tego dokonać? No i mamy chyba tutaj odpowiedź, ponieważ do tej pory uchodziła ona za kobietę niezwykle pobożną, ale jakiś czas temu pojawiły się plotki, wedle których miałaby ona być opętana przez diabła. No tak więc natychmiast zostaje ona wtrącona do lochu i będzie tam oczekiwała na wyrok króla Pawła. A powracający do kraju król najwyraźniej bardzo, ale to bardzo nienawidzi wszystkich niewiernych. I jeżeli tacy znajdują się w naszym królestwie, to poczuli się niezwykle urażeni i zagrożeni. Dobra, nasza flota powróciła, tak więc możemy odesłać nasze okręty wasalom. I podobnie robimy z naszymi armiami. Dobra, wracamy tutaj do opętanej przez diabła Konstancji. I nasz fanatyczny król nakazuje spalić ją na stosie. Mamy tutaj także niestety złe wieści z północy, ponieważ szwagier naszego króla Greger stracił władzę. I nowym królem Szwecji staje się niejaki Sigurd II. No cóż, trudno, ale tak czy inaczej, Szwecją cały czas rządzi katolicki król. Dobra, czas także na wybór małżonki dla księcia Pawła. I wybierzemy tutaj kastylijską księżniczkę imieniem Justa, no, która podobno ma niezwykłą wiedzę na tematy teologiczne. No, co zapewne spodoba się nie tylko królowi Pawłowi, ale także jego synowi. Dobra, przydałoby się także przekazać Pawłowi jakieś terytorium i ponieważ nasz król jest człowiekiem sprawiedliwym, no to będzie chyba chciał także przekazać jakieś ziemie jego młodszym synom. No, dlatego też póki co przekażemy Pawłowi tylko ziemię lubuską. Mamy tutaj nowego władcę Sandomierza, niejakiego Odona. No tak więc właśnie jemu przekażemy tytuł księcia Małopolski. No i ponieważ sytuacja w kraju jest już dość stabilna, nasz niezwykle pobożny król, podobnie jak jego ojciec Geralt, postanowi wyruszyć na pielgrzymkę. Ale ponieważ Paweł, w przeciwieństwie do ojca, nie jest człowiekiem leniwym, no to wyruszy nieco dalej. A konkretnie do Jerozolimy. Dobra, wszystko przygotowane i Paweł wyrusza w daleką podróż. I na czas jego nieobecności obowiązki jako regent będzie sprawował jego młodszy brat Jakusz. No i niestety mamy tutaj podobną sytuację jak w przypadku pielgrzymki króla Geralta, a więc niezwykle niekorzystną pogodę i ciągłe deszcze. Ale ponieważ wiara Pawła jest niezwykle silna, to uzna, że jest to po prostu test jego wiary zesłany przez jego pana. No i świetnie, nie miało to żadnego negatywnego efektu i nasz król nie nabawił się nawet kataru. Król spędził kilka ostatnich dni podróży na morzu. Okręt, którym podróżuje, delikatnie posuwa się naprzód na morskiej bryzie, podczas gdy żeglarze zajmują się swymi obowiązkami.
No i bycie na statku bardzo różni się od bycia na lądzie. Jest tutaj tyle nowych rzeczy, a także wiele nowych dziwnych słów. Takich jak rufa, bom, czy też fok. No i nasz król mógłby uznać, że jest to fascynujące i mógłby wykorzystać tą okazję, aby poprawić swą wiedzę. No, bądź też mógłby to zignorować, stwierdzić, że jego to nie dotyczy i spędzić ten czas na modlitwie. No, z jednej strony nasz król jest człowiekiem uczonym, który ceni sobie wiedzę, ale z drugiej strony jest on człowiekiem niezwykle religijnym. Dlatego też wybierzemy opcję numer 2. Dobra, statek naszego króla ląduje w pobliżu Ziemi Świętej. I podobnie jak jego ojciec, napotyka na grupę rycerzy zakonnych. No i Paweł zapewne będzie sobie cenił ich towarzystwo, dlatego też zgodzi się na ich eskortę. No i w końcu król Paweł przybył do Jerozolimy. Ale właśnie, po odbyciu tej długiej podróży do Ziemi Świętej, Paweł zdaje sobie sprawę, że liczył na dużo więcej. Jedyne co tu odnalazł to mnóstwo ludzi, jakieś świątynie i kilka dość podejrzanych kości. No, przed podjęciem tej pielgrzymki czytał on pełne pasji opowieści innych pielgrzymów, no jednak prawda nie jest wcale zgodna z ich opisami. No cóż, tak więc mamy tutaj dość dramatyczną zmianę charakteru naszego króla. No ponieważ jego niezachwiana dotąd wiara otrzymała potężny cios. No tak więc nie tylko nie jest on już człowiekiem fanatycznym, wręcz przeciwnie, stał się on człowiekiem cynicznym. No i nasz raczej zawiedziony król powraca do kraju. Stał się on całkowitym przeciwieństwem religijnego fanatyka, który na tą pielgrzymkę wyruszył. Okej, także to tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce.